Dobrze widzowie, jeżeli chodzi o giveawaya za aktywność na YouTubie wrześniowego, to tak, można było zdobyć maksymalnie 12 numerków. Ja dzisiaj, bo było 12 filmów, ja dzisiaj przed streamem jeszcze wszystko posprawdzałem, podopisywałem i tak dalej, i tak dalej. Widziałem, że wczoraj osoby takie jak Dawid1993 oraz Smidex się pytali, czemu nie mają numerków wszystkich, skoro skomentowali wszystkie filmy. Faktycznie, co niektóre filmy starsze jeszcze oni pokomentowali. Nie wiem, czy to zrobili specjalnie pod giveawaya, czy po prostu obejrzeli z opóźnieniem. W każdym razie im te numerki dopisałem. I dopisałem każdego, kogo tam brakowało, kto mi jeszcze jakieś filmy skomentował i tak dalej. Także dzisiaj przed streamem to wszystko ogarnąłem i dzisiaj ten temat zamykamy. Jeżeli chodzi o giveawaya październikowego za aktywność, to film z awatarami, z głosowaniem na awatar i tak dalej, był pierwszym filmem i od niego zaczynamy sobie kolejny, że tak powiem, giveaway. Od niego będę pisał od nowa numerki. Zobaczymy, pewnie to będzie trwało gdzieś do połowy października. Zobaczymy, w sensie ile będzie filmów, ile będzie można maksymalnie zdobyć numerków i tak dalej. Tak czy inaczej, w tym giveawayu maksymalnie można było zdobyć 12 numerków, bo było 12 filmów, odkąd giveaway za aktywność na kanale wleciały. Nie ma sensu już komentować starych filmów, bo już to nic nie zmieni oczywiście. Tutaj pierwszą osobą, która mi tak wyblakła, to jest Mikołaj Baczkowski. Nie wiem czemu tak wyblakł, ale on ma 12 numerków. No i na szybko wam przelecę. Oczywiście, no mówię, najbardziej szkoda osób, które miały na przykład 11 numerków albo coś takiego, no bo któryś film musiały przegapić. Jeżeli ktoś nie ma żadnego numerku przy sobie, to znaczy, że skomentował tylko jeden film. Rozumiecie, jak to działa. Tam jednego dnia były dwa filmy, jeden był o Kodzie, a drugi był wieczorem z legendarnego lochu, więc wtedy może ktoś tam przegapił ten drugi film, no mogło się tak zdarzyć, nie? No ale to już jakby, no nie jest, to powiedzmy moja sprawa, dlatego że trzeba tego pilnować. W każdym razie tak wygląda lista, tutaj już wam pokazuję. Mówię, no co niektóre osoby dopiero co zaczynały komentować te filmy, widziałem, że jedna osoba, jakiś Kacper chyba, jak dobrze pamiętam, pokomentował na szybko wszystkie filmy, ale już go dopisałem, niech mu będzie, komentarz to komentarz, jest jak jest. Tutaj Dobiego mi w ogóle też tak na czarno zrobiło, nie wiem czemu, ale no mniejsza z tym. Dobrze, dobra, sortuj rosnąco, albo nie, malejąco. O, dokładnie, znaleźliśmy pewne dane obok twojego zaznaczenia, rozszerz i sortuj. No i elegancko, elegancko, mamy posortowane. O kurde, no sporo osób miało tych 12 numerków. 51 osób skomentowało wszystkie 12 filmów. Tu jak widzicie troszkę ma 11, troszkę ma dyszkę. No i tak to wygląda, nie? Tak to wygląda. Czyli od 1 do 51. Tyle osób ma 12 numerków, tyle osób skomentowało wszystkie filmy. Teraz tak, wchodzimy sobie na random.org. Czyli lecimy. Od 1 do 51. Pyk. I co? Nie ma na co czekać. Generate. 36. Kto ma numerek 36? Lukatson. O kurwa, Lukatson jest na streamie chyba. Lukatson, tak? Lukatson. 36 pozycja. Dobrze widzowie, z racji tego, że udało nam się dropnąć ten kluczyk, z którym ostatnio na ostatnim odcinku z zabójcy były duże problemy, to dzisiaj sobie poklikamy lożki. Poklikamy sobie lożki tak naprawdę dzień później po klikanku. Możecie napisać pozdro YouTube, dlatego że to poleci na YouTube'a, a wy oczywiście możecie kupić grzybki z kodem neutral, polecam serdecznie. No i pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz to jest jeden numerek i każdy, kto bawi się w tą aktywność, musi subskrybować mój kanał. Okej, jeżeli chodzi o loszek, to tak jak mówię, do strefy mroku nam poleciał kluczyk, mamy tutaj twierdzę posępnego czerepu odblokowaną. Oprócz tego prawdopodobnie wbijemy 300 level, będzie kolejny pakiecik, który dostanę za właśnie 300 level. Także wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę jeszcze tutaj dociśniemy niezły progres. Dobra, co się zmieniło od wczorajszego odcinka? Tak na dobrą sprawę to chyba nic. Tutaj dobiliśmy sobie portal, tutaj od razu portal możemy kliknąć, bo zostało zaledwie 13%. Także machniemy. Aha, poleciał mi jeszcze jeden berylek. Poleciał mi ogólnie jeszcze jeden berylek na tym zabójcy. Także to też jest fajna sprawa.
Pozdro YouTube, wreszcie na odcinku będę. No, także teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery beryle. Trzy gemy na zręczność, z tego co widzę, i dwa czarne. Także no, nie wygląda to wcale najgorzej. Aha, jeszcze czar. A, dopiero 97%, dobra. To czarna paseczek będzie najprawdopodobniej jutro. Dobra, co tu się pozmieniało? No mówię, w zasadzie to nic. Oprócz jakichś aweczek i codziennych czynności nie bardzo. Twierdza mi się zbudowała na poziom 14, od razu puściłem 15. Może ją nawet dzisiaj jeszcze skipnę. Kto wie, kto wie. Tutaj mi się traktor buduje na 11. W zarządcy niestety możemy w sumie zrobić reset. Nadal mi brakuje jednego złocenia na koktajle. No i chyba tyle. Topka się oczywiście też za bardzo nie zmieniła. Jeżeli chodzi o topeczkę, to jest wszystko po staremu. No minął jeden dzień od nagrywania poprzedniego odcinka, więc sami rozumiecie. Dobra, lecimy w lochy. Nie ma tutaj co się opierniczać. Lecimy w lochy. Jeździec mroku, 352 level. No dokładnie, tą twierdzę powinienem generalnie zamknąć całą. I to bez większych problemów. I ona nam powinna dać 300 level. Tu mamy plus 38, więc sporo. Dodamy sobie miejsce na klejnot. Tu w ogóle co mamy? Odporność na zimno. To nam się nie przyda. Usuniemy sobie klejnot. Powymieniamy to. Jeszcze jeżeli chodzi o czary, to ja mam chyba wszystko zaczarowane, co mieć zaczarowane powinienem. Dokładnie. Bardziej tutaj muszę sprawdzić to, to i to. Okej, oni są ogarnięci. Dobra, lecimy dalej. Strefa mroku. Pyk. Nietoperz nam padł. No niestety mamy jednego slota. To jest spoko, bo to jest plus 30 prawie i mamy od razu runkę punkty życia. To jest jak najbardziej git. Sianko Elo, witam serdecznie. Aktualnie nagrywamy sobie odcineczek na YouTube'a i przy okazji klikamy lochy na zabójcy. Tu jeszcze potrzebujemy broni Magusia z tej ostatniej edycji legendarnego lochu, więc może spróbujemy ją dostać. No niestety, nie udało się, ale zobaczcie, plus 84. Ale rozrzut słaby. Czy ja to chcę? A chcę w sumie, tylko muszę runę zamienić. Dobra, zrobimy tak, tak. I od razu czar, pyk, dobra. Lecimy dalej, strefa mroku. Sianeczko Drops, witam serdecznie, dobra. Kolejny level, pyk. To już możemy rozmontować, bo to jest na wszystkie staty. Nocny troll wojownik. On też nam powinien paść w miarę łatwo, dokładnie. Mamy jakąś czapeczkę dla Barbara, plus 80 prawie. Holy shit, man. Pyk, pyk. Bierzemy sobie cyk. Strefa mroku, pantera. Zwiadowca. Reklam coś dużo daje? No to dobrze, to dobrze. To będzie co do mordy włożyć, wiecie o co chodzi. To akurat na plus, dobra. Tu od razu damy miejsce. Tu sobie od razu usuniemy klejnocik. Pyk. I teraz tak, czar, czar. I cyk. Dobrze, niech będzie. Okej, lecimy dalej. Ludojad, kolejny zwiadowca. Pięknie. No i to jest jedyny Maguś. Jedyny Maguś, którego mamy w tym lochu do ubicia. Na niego chyba były najmniejsze procenty, jak dobrze pamiętam. Bo sprawdzałem pod koniec odcinka. Sprawdzałem... Oj, jakaś brońka dla zwiada. Zobaczymy. 14% runka, zobaczmy. Plus 11, to nie. To jeszcze rozmontuję. Dalej mamy Woja. Teraz już ostatnich trzech to chyba są wojownicy. Widzowie, jeżeli macie jakieś pytanka i tak dalej, to śmiało pytajcie. To, że ja nagrywam odcinek aktualnie, to nie znaczy, że nie mogę z wami gadać, tylko po prostu rzadziej zerkam na czat, że tak powiem. Dobra, kolejny wojownik. Czy coś będzie na święta aktualizacja? Na które święta, Mortalo? Dobra, tu mamy pasek dla Kunegundy, plus 13. No na razie to zostawimy, jednego slota będziemy mieli. Te święta? A jakie są teraz święta? Bo mi chyba coś umknęło. Boże Narodzenie? Mortalo, Boże Narodzenie jest za 3 miesiące ponad. Także nie wiem, czy coś będzie. Ale no jeszcze troszkę czasu do tego, nie? Wiesz o co chodzi. Jeszcze troszeczkę się... No, mają czasu, żeby przygotować. Dobra, mamy 298 level. Strefa mroku zamknięta bez mniejszych problemów. Sprawdźmy procenty. Co my tu jeszcze możemy kliknąć, żeby jakoś wycisnąć te dwa levele? Z takich fajniejszych procentów to mamy na tyrankę Tacy prawie 3%. No spróbujmy ją kliknąć, bo ona nam da najwięcej expa. To jest dokładnie ta, tyranka Tacy, zwiadowca. Oktoberfest, darmowe piwa w weekend. To prawda, to prawda. No ale on pytał o Boże Narodzenie, no to jeszcze wiesz.
pięknie, padło nam, dobra. Mamy jakieś rękawice, ej, te rękawice są naprawdę niezłe. W sensie, no już tu tyle leveli wbiliśmy, że możemy od razu zamienić runkę. Możemy sobie odzyskać klejnocik w ten sposób i od razu możemy zaczarować, żeby było z głowy. MCH za subika albo punkty kanału. Obejrzmy tą walkę. Tak, też mi się wydaje, że niedługo Driving Dungeon będzie odpalony, no. Skoro wprowadzają zmiany, to raczej niebawem będzie. Może za tydzień, może za dwa. Ej, na Stardew 15 jakby odpalili Driving Dungeon, to by w sumie mogło być ciekawe. Dobra, co dalej mogę kliknąć? Na Valkyrie mamy 30%. To ona też nam powinna łatwo siąść. To jest ta. O kurde, McFit, no way. Dobra, cyk. 299 level, tu nam nic nie dropnęło. Co my tu jeszcze możemy ubić? Kurczę, no powiem wam. Z takich lochów, które nam dadzą więcej expa. A spróbujmy tornado może. Spróbujmy ten 300 się doczłapać do niego tornadem. A w ogóle to jeszcze bym powiedział, wiecie co, że głodny jestem trochę. Delikatnie głodny. No cóż, może zaraz. Lecimy dalej. Proszę cię, no nie blokuj mnie. Dobra, dzięki. Tornadko. Nie jadł obiadu? Właśnie nie. Miałem teraz jeść zaraz obiad, ale Karolnicia stwierdziła, że... A zostały dwa naleśniki, zjedz sobie, ja idę spać. No to mówię... Mówię spoko, nie ma problemu. Okej, to sprzedajemy. Proszę. Tu jest maguś, tu jakiś zwiadowca znowu. Sprzedajemy. Jezu, jakie tutaj problemy są Najmana, żeby ten 300 dobić. Ale zrobimy to, no jestem pewien, że my to zrobimy. Tornado. Dalej, maguś, teraz wojownik. To sam zrób, no nie mogę, bo właśnie odpaliłem streama. Właśnie w tym jest problem, że teraz odpaliłem streama i... I no kurczę co, ewentualnie obiad mogę zrobić o 20 jakoś dopiero. Sporo goldzika mamy. Pięknie, o Jezu, jaka ładna grafika w ogóle. Bo jej nigdy nie widziałem, albo nigdy nie zwróciłem uwagi na nią. Lożki, tornadko. Dawaj, dawaj. Woj jeszcze powinien paść. No już jesteśmy naprawdę na ostatniej prostej do tego, żeby wbić ten 300 level. Jeszcze kilka tornadek dosłownie. Kilka takich malutkich tornadek. Dobra, siedzi. Kolejny woj niestety. Może nam się go uda. Dobra, też siedzi. Teraz to ja już chyba nawet awką wbiję ten 300. Ale wbijać awką okrągły level to jest naprawdę jak się zesrać przed metą, wiecie o co chodzi. To też sprzedajemy, tornadko. Pyk, dobra, jeszcze jeden. Mamy to, widzowie, mamy to. 300 level na zabójcy. No way. Okej. Kolejny to jest woj, to już go nie klikamy. Teraz tak, to mogę sprzedać jeszcze. Poczekamy sobie ogólnie na ten event wiedźmy, żeby tu ewentualnie jeszcze tornado poklikać. Nie chcę tego na razie robić. I co, no i jak się teraz bym przelogował, no to jest elegancko, wiecie o co chodzi. I teraz tak, co ja tu mogę więcej zrobić? Skip twierdzy. 2150 grzybów. A czy ja może spróbuję kolejnego klucza poszukać? Na przykład... A czy ja nie chcę złotej ramki na 300 level odpalić tutaj? Skoro dobiliśmy? Dobra, spróbujmy może... Poszukać bez kitu. Ale ty ksiądz jesteś głupi. To jest wręcz masakra. A tego nie słychać na YouTubie jak coś. Dobra, mamy. Mamy klucz do kolejnego lożku. No i co? Jeszcze byśmy coś tu mogli porobić? Dawaj. Pięknie. Jakiś łuczek. No tu już niezłe procenty, nie ukrywam. Plus 28, ale dobra. No jeszcze za mało, za mało nam to troszkę daje. Cześć Dawski, dziękuję za GZ.
Dzięki niemu inni mogą poczuć się mądrzejszymi? No w sumie to fakt. Coś w tym jest, bez kitu. Tu coś mamy na Intę. Plus 87. Co? Nieźle. Strefa mroku. Karłowaty gnom. Zobaczmy może w ogóle procenty, jakie my mamy na ten cyrk grozy. W sensie... jak z pozostałymi lochami. O kurde. No my jedyne słabe procenty to mamy na 9, na Madame Mystique. Czyli do 9 w teorii powinniśmy cisnąć sobie tago. No i taki jest plan. Dawaj. Na to Madame Mystique mamy 0,60, to już raczej się na tym, powiedzmy, zatrzymam, nie? Z tym już przystopuję. No proszę cię, no nie bądź taki. Nie będę wydawał setek grzybów na takie duże procenty, co jest? No nie wiem w sumie, który ja dobiję. No jakiś 305 na pewno, 306 może? Not bad. Nie, no tam jaka close próba, co jest? O dobra, dzięki. To możemy od razu pozbyć się, dalej, dama z... o, dama z brodą first try, pięknie. Tu znowu mamy na wszystkie staty, no niestety musimy wyrzucać. Stuknięty żongler, maguś. Na niego pewnie też procenty nie były wysokie, ale na pewno było ponad 1%, bo jedyne co mi się rzuciło w oczy to właśnie ten 9. A może jeszcze zerknę na wszelki wypadek? Tak, na niego 2,5%. Wieża spokojnie, Krzysiu. Na razie się skupiamy głównie na expie. Ja tu i tak, no, głównym celem moim było dobicie tego 300 levela. Jeszcze sobie tutaj może w weekendzik poklikamy, jak będzie właśnie to tornado. To znowu będzie kolejny odcinek zabójcy. Na spokojnie. No padnij, proszę cię. Mamy 43 miliony golda. To nam za wiele nie zmieni, ale mogę wydać. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, 2600 i polecimy teraz z rękę. Nie wiem właśnie, czy będę stopował. Jeszcze nie podjąłem tej decyzji. Jeżeli będę stopował, to na jakimś poziomie 360, myślę około. Także no, zobaczymy, zobaczymy. W teorii już mam jednego zabójcę, na którym stopowałem i nie był on wcale taki zły. Więc może się powstrzymamy tutaj ze stopowaniem. We will see. Nie mam jeszcze, że tak powiem, no, przemyślanego planu na to. No proszę cię, no 2,5%, no ileż tu można klikać to gówno? Wiesz, jak się będziemy zbliżać do tego levela, na którym miałbym ewentualnie stopować, to wtedy sobie pomyślę wszelkie za i przeciw i zobaczymy. Dobra, siedzi. Mamy jakąś brońkę dla zwiada. O kurczę, nam już tu bronie dają, zobaczcie, plus 58. No jej oczywiście nie możemy ulepszyć bardziej niż razy 2. A ja chyba czegoś nie ulepszyłem, dokładnie, rękawic. To możemy razy 2 ulepszyć. Ale no dobra, to muszę wymienić, nie ma opcji. Teraz tak, runka zamieniona, tu sobie usuniemy klejnot, chyba nic złego nie zrobię. Tu sobie dodam klejnot i pyk. Ulepszę oczywiście razy 2 tylko, bo to jest broń ze strefy mroku. I co? I wszystko. I możemy lecieć dalej. Nie szukam klucza, ja tutaj dobijam do 9 i tyle. Zwłaszcza, że w piekle pierwszych chyba dwóch, albo drugi i trzeci to są magowie, to ja ich tym bardziej nie popchnę, wiesz? I tak, no już mówię, cel na dzisiaj zrobiony. 300 level dobity. Poza tym ja chcę jeszcze tą twierdzę skipnąć, wiecie? Bo jak ja dzisiaj twierdzę skipnę na 15, no to mi da naprawdę dużego boosta. W tych wszystkich budowach i w tym wszystkim. Także dzisiaj chyba złotej rameczki sobie nie kupimy na tym koncie, może kupimy za parę dni. Ale no twierdzę mimo wszystko skipnę. Żeby już tutaj rozwijać kwatery i żeby, wiecie, po 15 salkę polecieć w miarę szybko. Mariuszek plus 15, mało. I dobra, i ten zwiad to jest ostatni, on nam powinien paść w miarę szybko.
Chciałem tak skombić z 300 levelem tą złotą ramkę, ale... Dobra, i na to mamy już 0,60%. Tu znowu jakiś pierścionek, plus 24, mało. Okej. Co, może jeszcze jakąś wieżyczkę bez kitu byśmy ubili? Na wieży widziałem, że fajny procent był. Albo dobra, nie, już nic nie klikam. Dzisiaj głównym celem był 300 level i poklikanie jakichś loszków. Dobra, na to mamy prawie 20%. To jest zawsze naklejka do klasera. Dobra, i mamy osiągnięcie przy okazji. No to zostawię do kibla, żeby było. Teraz tak. House of Horrors, czyli to jest ten loszek. Dom strachu. Tu jeszcze chyba możemy coś poubijać. Dokładnie. Ten z komentarza, ja już twierdzę, wystartowałem. Więc będę ją i tak musiał skipnąć po takiej cenie, po jakiej wystartowałem, że tak powiem, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Także no niestety. Dobra, to mogę sprzedać, to zostawimy. I tu mamy maga, okej. No to tego maga już nic. Teraz tak, szkoła magii. Na Locharda mamy też ponad 10%. Poza tym twierdza 15 to jest tak. Po pierwsze będę mógł dobić salkę 15 w miarę szybko. Po drugie już będę mógł kwatery polecieć do 15 bez przerwy. No i więcej surek, nie? Więcej surek z eventów, więcej surek z koła, z kostek i tak dalej. To taki, powiedzmy sobie, zapas zrobię na przyszłość. Dobra, to już na mnie pada i co tu więcej jeszcze? Na Hemoridor mamy na bossa orków jeszcze 10%, to jest tu. Jego jeszcze ubijemy. Bezoga chyba też jeszcze ubijemy. Dodatkowy procent do czarnych gemów zawsze spoko dla gildii, dokładnie, no. Tutaj chcąc myśleć o gildii, no to... Lepiej jest coś takiego zrobić. Cześć Ahajka, witam cię serdecznie, dzień dobry. Dobra, no bezog nam już za bardzo nie pada i co? Jeszcze na tą wieżyczkę jakieś takie sensowne procenty, dokładnie. Tu mamy znowu coś na siłkę, plus 24, to jeszcze nie ma co zmieniać. Aż tak dużo nam nie daje. Wesoły smoczek. Jeszcze nam siadł, mamy brońkę dla zwiada, na wszystkie cechy niestety, plus 33, no dobra, trudno, jest jak jest. I co, jeszcze tą wieżyczkę byśmy popchnęli? Chociaż czy jest sens tą wieżę dopychać, jak ja nie mam rozmontowań i muszę to wywalać? Nie, dobra, wszystko. Co mieliśmy dzisiaj popchnąć, to popchnęliśmy. Może jeszcze mówię, w weekendzik jakieś podociskanie tornada i pobocznych lochów, które nam pozostawały. Może nam poleci klucz do piekła, to byśmy to zamknęli i od razu piekło zaczęli. To już jakiś 320 level by był dobity. Dobra, i teraz tak, to zaraz już zrobię, że tak powiem, po odcinku na streamku. Czyli co, skipujemy twierdzę na poziom 15. Od razu zaczynamy kwatery na poziom 12. I salkę wbijamy na 14. No i dobra, i tyle. I tyle na razie. Not bad. Poszło w sumie lepiej niż myślałem. I nawet odcineczek nie wyszedł taki długi, 20 minutek. Także gicio. Coś tu jeszcze w ogóle chcę pokazać? Chyba nie. Chyba nic ciekawego nam tutaj nie padło. Dobra, to tyle. Także wy teraz się możecie pożegnać z YouTube'em. Ja wam dziękuję pięknie za oglądanie. Kupujcie grzybki z kodem neutral oczywiście na stronie home.syfygame.net. Zostawiajcie lajka plus komentarz, jest to jeden numerek w giveawayu za aktywność na kanale. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Link jest w przypiętym komentarzu i opisie. I co? I subujcie oczywiście, tak? Jeżeli bierzecie udział w aktywności, w giveawayach za aktywność, to musicie subować ten kanał. Także dzięki piękne. No i pewnie na dniach jeszcze z jeden odcineczek z zabójcy się pojawi. Fajnie by to, mówię, było zrobić w weekend, może w jakąś niedzielkę, żeby dopchnąć tornado. Posprzedać te itemy do wiedźmy, no bo już czar ostatni na pewno nam tutaj poleci, na spokojnie. No i jakieś, wiecie, może już wieże zamknąć, no coś koło tego, nie? Mniej więcej coś takiego byśmy się jeszcze pobawili. A do tego czasu może nam poleci klucz do piekła, może nam jeszcze jakiś czarny gemik poleci, może jeszcze nam jakiś gemik poleci legendarny.
więc na pewno nam da to sporego boosta. Tyle. Nara.